Hej, cześć, Szczeczki, z tej strony Gaborek, a was witam w kolejnym odcinku Quizów SCP. Dzisiaj quiz, który mam nadzieję, że znam, ponieważ uważam, że mogę się za takiego traktować, a mianowicie, czy jesteś wielkim fanem SCP? Może wielkim to nie, ale na pewno jestem fanem tekstów o SCP. Okej, niech będą teksty o SCP, chciałem powiedzieć creepypasta, oczywiście jest to stwierdzenie, uproszczenie, przepraszam. Więc okej, będzie to tekstów, jestem wielkim fanem tekstów o SCP. Quiz dosyć świeży, został mi podesłany, jest stworzony przez Gorbara04, 23 godziny temu. I co, zaczynamy. Kiedy powstała polska strona Fundacji SCP? Tu się wywalę, bo nie wiem. 11-2010, 8-12, 9-10-13. A wiecie, że nie mam w ogóle pojęcia? Jedyne co wiem, że w 2012 wyszedł Containment Breach i mi się wydaje, że po tym wybuchu mogło to powstać. Czyli albo to, albo to. Nie wiem, to jest moje rozumowanie, dosyć głupie. Wątpię, żeby wcześniej, choć jest dużo dat. 2008, no to długo strasznie. Kurde, 11 lat! Strasznie długo nasza polska filia funkcjonuje. Wow, nie wiedziałem. Ile ma członków Rada o 5? Też nie wiem. Ale się powalę, jak zrobię 0, to się nie zdziwię. Ile ma członków? Czy ja jakkolwiek mogę to wiedzieć? To nie jest tak, że mają 12? 13. Czemu to jest plaga skrzynowa? Czemu to są jakieś memy w ogóle? O co chodzi, czaciki? Co dalej? Największy wróg Fundacji SCP to nie jest Chaos Inc. Albo Serpent's Hand, Fundacja SCP, albo Rebelia Chaosu. Nie mam zielonego pojęcia. Zostawiam, że Rebelia, ale może być Serpent's Hand. Rebelia. Dobra, czyli nie będzie zero! Wow! Wow! Super! Po ilu dniach zabije się klasę D? No aż padnie. Chyba. Tego też nie wiem, ale dobra, nie będzie przynajmniej zero. Boże, każdy do mnie pisze. Po ilu dniach? Może to będzie coś 7, 14, 15? Nie wiem. 30. No kurde, ale to są trudne pytania. Ile Rebelia Chaosu zrobiła badań o SCP? 12, 10, 9, 13, 11, 8. No ja tu strzelam, no w ogóle nie mam pojęcia. 11 badań. Jakie SCP ma Dr. Bright? To wiem. Tylko zakładam, że obrazki są złe? Nie, obrazki są dobre. To on ma tego SCP-ka. Dobra, to wiem. Dwóch czołowych youtuberów w Polsce, którzy nagrywają SCP. Czemu ten obrazek akurat? Najwięksi. Którzy nagrywają SCP. To, że Gplay raz nagrał, to nie, to źle. DC Studio i Deepson też nie. Dobra. Bo oni nagrywali tam pojedynczy odcinek. Jaki numer ma SCP, który jest niewidzialny? Nie 939, nie 106, nie 999, 999 chyba. Albo nie, 966. 999 to był Glutek, a... Glutek. Nie wiem nawet, jaka jest oryginalna nazwa, ale 966 to jest właśnie, co się pod noktowizją ich widzi. Jaki ma numer SCP-K? 3008. Tu, cyk. Bo nagrałem ostatni odcinek, to wiem. Co to Fundacja SCP? Tak? Co to Fundacja SCP? To park SCP, to tajne placówki SCP, to placówka SCP. To świat SCP, nie wiem, to firma ochroniarska. To tajne placówki SCP. W sumie no, może, nie wiem. Jaki oddział mobilnych formacji operacyjnych zabezpieczył SCP-096? O Jezu, nie mam 15. Mamega Zula 9. No tego też nie wiem. To jest dla kozaków quiz. W jakim ośrodku znajduje się aktualnie SCP-173? W ośrodku 15, 17, 78, 48, 19? 19 to jest chyba jedyny, jaki znam. Tak. Wow! Zgadłem, coś szczeliłem, zgadłem. Twój ulubiony SCP? 939, 999, 079. Nie lubię, lubię wszystkie SCP. Powiedzmy, że lubię wszystkie, bo nie ma mojego, nie ma maski mojej. Ile ten quiz ma pytań, nie skroi do góry? O Jezus. O Jezus, nie wiem. Z 12? Ile miał? 14, dwa więcej. Wiesz mało, ale wiesz. Ale połowę zrobiłem. Wiesz mało, ale wiesz. Nie zapomnij napisać komentarza. Możecie wy napisać komentarz pod odcinkiem i wbić na ten quiz. Rozwiązać go sobie samemu. Link oczywiście macie w opisie. Zapraszam do rozwiązania, bo według mnie był fajny, dosyć trudny. Jeżeli oczywiście to, co było tam, było prawdziwe. Zapraszam gorąco do rozwiązania quizu, do oceny filmu, łapka w górę, w dół, subskrypcja, co chcecie. Również do sociali, Instagram, grupa na Facebooku, serwer, Discord, fanpage oraz do reflinków. Wszystko macie w opisie. Mówi do was Gabor. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Hej, Unia.